Czwarte forum biznesowe Pogranicza Tourism Industry Hotels odbędzie się jutro i w piątek, w dniach 24 i 25 października w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. O tym porozmawiamy z panią Emilią Ułanowicz, rafinską dyrektor hotelu Welwetę w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. A także panem Dariuszem Bogdanem, prezesem parku. Dzień dobry. Witam serdecznie, Parku Naukowo-Technologicznego. Zgadza się, Polska Wschód w Suwałkach. Turystyka i hotelarstwo to temat numer jeden tegorocznego forum, tematem przewodni. Tegorocznej edycji jest turystyka i hotelarstwo. Tak, już jutro zapraszamy wszystkich tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali, nie zarejestrowali, ale interesują się turystyką. Zapraszamy bardzo serdecznie jutro na godzinę dziesiątą. Dzień pełen emocji. W piątek tak samo. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy interesują się turystyką, którzy korzystają z turystyki albo uważają, że turystyka jest, jest tą branżą istotną dla naszego województwa, dla pogranicza, która, która może stanowić koło zamachowe do rozwoju gospodarczego i temu ma być poświęcone właśnie forum. Zapraszamy, jeszcze można się zapisać, można się nie zapisywać i przyjść jutro o godzina dziesiąta w, w piątek, również godzina dziesiąta. Bardzo wiele interesujących prelekcji, bardzo dużo interesujących debat, jak również Jakub Porada i Aleksander Doba, sam, figury i osobowości, których nie trzeba przedstawiać. Gości naprawdę znamienici. Tutaj szczególnie wspomnimy o panu Aleksandrze Dobie, który kajakiem opłynął no Atlantyk, to taka troszkę inspiracja. Tak, to jest, dla nas wszystkich to jest duża, duża inspiracja. W, jutro, jutro jest spotkanie takie w cudzysłowie dla dorosłych, dla przedsiębiorców, których zapisała się naprawdę bardzo duża, bardzo duża liczba. Ile mniej więcej? Na, na dzisiaj mamy 250 przedsiębiorców, samych bardzo przedsiębiorców, którzy, którzy zapisali się online. Będzie taka, właśnie dla przedsiębiorców będzie pan Aleksander Doba miał, miał swoje wystąpienie, swoją prolekcję. Natomiast w piątek na godzinę dziesiątą zapraszamy uczniów, uczniów szkół średnich, do tego, żeby będzie takie otwarte spotkanie z młodzieżą. Każdy, kto przyjdzie, będzie mógł posłuchać pana dobę o jego, o jego przygodach. Więc uważam, że jeżeli ktoś się jeszcze nie zdecydował, ma czas, zapraszamy bardzo serdecznie. Tym bardziej, że w Suwałkach mamy klasy, które szkolą stricte pod hotelarstwo, prawda? Także będzie to ciekawa również forma lekcji, zajęć szkolnych. Pani Emilio, jak to wygląda, jeżeli Chodzi o hotelarstwo w suwałkach. E, jaki jest poziom tego hotelarstwa? No i w jakiej jest kondycji? Hotelarstwo ma się doskonale kilka lat temu w związku z dofinansowaniem tej ściany wschodniej, jeżeli chodzi o miejsca konferencyjne noclegowe powstało kilka doskonałych obiektów. na zbliżonym poziomie każdy na pewno z gości odwiedzających miasto może wybrać zgodnie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami. Myślę, że świetnie, że odbywają się, odbywa się takie forum jest to inter Interesująca możliwość wymiany doświadczeń, spotkania się z ludźmi z branży, poszukania inspiracji bądź jakichś nowych kierunków rozwoju turystyki, którą moim zdaniem miasto i region powinny stać. Kiepsko u nas z przemysłem, natomiast jeżeli chodzi o turystykę. Mamy tutaj pełne pole do popisu. Natura nam sprzyja. Położenie również. Sporo gości z zagranicy. Myślę, że to jest doskonała możliwość spotkania z praktykami, z ludźmi z różnych branż, którzy wspierają hotelarstwo. Jest to duża szansa dla rozwoju miasta i regionu. Także bardzo się cieszę, że forum biznesowe Pogranicza akurat w tym roku będzie zajmowało się turystyką hotelarstwem. Bardzo ciekawe jest, są wyniki statystyczne. Jeżeli chodzi o liczbę, stu, liczbę turystów, którzy napływają. Przepraszam, nie tylko do Polski, ale do, do województwa podlaskiego. W województwie podlaskim są dwie takie najbardziej interesujące, dwa takie najbardziej interesujące, najczęściej odwiedzane obiekty, to, to, jest, to są suwałki, to są wigry i puszcza białowieska, to jeżeli spojrzymy na takie statystyki, to dojdziemy do wniosku, że 14% jest to 14%. Zresztą z punktu 14% wzrostu rok do roku. Ale jeżeli spojrzymy o liczbę, na liczbę miejsc hotelowych, które są Rezerwowane przez, przez turystów, to rok do roku 18 do 17, bo za 19 nie ma jeszcze wyników, zmalało to o 4%. O 4%. Wyniki w związku z tym nie są specjalnie, nie są specjalnie jednoznaczne. W... I dlatego o tym chcieliśmy porozmawiać. Hotelarze, tak jak, tak jak pani, pani Emilia mówi, z jednej strony mówią, że ten poziom, średni poziom zajętości miejsc w hotelach jest, jest stosunkowo wysoki. Jeżeli spojrzymy sobie na, na wyniki, stosunkowo wysoki to jest od, od 60 do 70%. To jest średnia roczna zajętość miejsc hotelowych w hotelach. Statystyki pokazują odrobinę co innego, że to jest około 40% i to 40% jakoś jakoś. To jest, to jest mak, maksimum. Gdzie się podziewa te pozostałe 20%? Warto o tym porozmawiać. Też zwróć, należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o wydatki na turystykę, one Wzrosły ponad 12% Polaków, tylko i wyłącznie Polaków w roku 2018 i to już daje kwotę ponad 14 miliardów, które wydajemy my, jako, jako zjadacze chleba, jako Polacy, na, na to, że korzystamy z, z wyjazdów turystycznych w, w ciągu roku. No to już mówimy o poważnym, poważnym budżecie. W ramach forum chcemy. I nie tylko i wyłącznie zająć się statystyką i wyjaśnić, z czego wynikają te różnice, deklaracje ośrodków agroturystyki, hotelarzy z tymi wynikami statystycznymi, ale też chcielibyśmy porozmawiać, co moglibyśmy zrobić. Czasem słyszę od, od właścicieli hotelu, że więcej może zrobić samorząd, że brakuje infrastruktury, że w Suwałkach na przykład taki tak ekstra jest w ciągu trzech dni w roku, jeżeli chodzi o zajętość miejsc hotelowych. To jest w czasie Blues Festiwalu. Może takich imprez jest zbyt mało. Może walcząc o taki prymat w województwie podlaskim, jeżeli chodzi o hotelarstwo i turystykę, powinniśmy myśleć o, myśleć o innych, innych istotnych imprezach, imprezach Podobnych. W związku z tym chcemy o tym pogadać i będziemy rozmawiali nie tylko w gronie, w gronie specjalistów, ale również w gronie naukowców. I co jest istotne, czym to forum różni się od tych, które były poprzednio? Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku było to. Metal Industry Design, poświęcone branży maszynowej i met metalowej i designowej w tej branży. Dwa lata temu był to Food Industry Life, było to poświęcone branży rolno-spożywczej. Rolno w tym roku Tourism Industry Hotels. Mamy bardzo dużo w tym roku, więcej, zdecydowanie więcej niż w ubiegłych latach, na, tych ośrodków czy też przedsiębiorców, którzy pochodzą z Litwy i z Białorusi e, przede wszystkim. E, forum również poświęcone jest spotkaniom B2B, takich. E, Spotkań B2B naprawdę będzie bardzo dużo. Bardzo twarzą w, w twarz. Twarzą w twarz przedsiębiorcy spotkają się, zapisują się na takie, na takie spotkania, i to naprawdę, naprawdę jest z naszego punktu widzenia bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Ja sobie myślę, że w ogóle samo forum może być atrakcyjną okazją do tego, żeby przyjechać do Suwałk. Więc turystyka, turystyką, ale takie przedsięwzięcia, które ściągają ludzi z różnych branż po to, żeby odwiedzić miasto i zobaczyć, co tu się dzieje, podyskutować o, o, o przyszłości e, jakiejś dyscypliny, jakiejś gałęzi gospodarki, może być świetną okazją do tego także, żeby tych ludzi, e, gości z różnych regionów polskiej świata zaprosić do suwał. Przypomnijmy, czwarte forum biznesowe pogranicza Tourism Industry Hotels. To odbędzie się już w czwartek i piątek w dniach 24 i 25 października. Oczywiście w Parku Naukowo-Technologicznym w suwałkach. Na zakończenie tej rozmowy przypomnijmy jeszcze tym słuchaczom, którzy dołączyli do nas być może właśnie teraz. Co, gdzie i kiedy? Raz jeszcze. Park naukowo technologiczny Polska w suwałkach, Innowacyjna 1, start imprezy jutro o godzinie 10, natomiast w piątek również startujemy o godzinie 10. Fajne debaty, Aleksander Doba, bardzo wiele warsztatów, megatrendy, megatrendy w turystyce, jak finansować turystykę za środków unijnych, dlaczego warto ubezpieczać przedsiębiorstwa turystyczne. Również debaty dotyczące, debata gospodarcza, debata dotycząca tego, w jaki sposób budowa budować turystykę w oparciu o event, kongres w mniejszych, w mniejszych miastach. Dużo, bardzo dużo przedsiębiorców nie tylko z Polski, z Litwy, z Białorusi. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze są miejsca. Proszę rejestrować się, jeżeli ktoś chce zapoznać się ze szczegółowym programem. www.forumpogranicza.pl Tam również jest formularz rejestracyjny. Zapraszamy również młodzież na godzinę dziesiątą, na Aleksandra Dobę w piątek. A wszystkich chętnych jutro również spotkanie z panem Aleksandrem Dobą i z panem Jakubem Poradą. A oprócz tego jeszcze sama forma troszkę takich stoisk targowych, gdzie będzie można zobaczyć e, lokalne obiekty, w tym hotel Velvet i inne okoliczne e, piękne, e, piękne ośrodki turystyczno-hotelarskie, także myślę, że będzie można porozmawiać także z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy będą się też oprócz tego wystawiali. Czyli także takie troszeczkę Troszeczkę tak, może nawet. Nawet, nawet trochę, w, trochę więcej. <laughs> trochę więcej. Hotel Velvet jest, jest naszym partnerem. Ma bardzo ciekawą prezentację, ale takich, takich przedsiębiorców, którzy chcieli się wystawić, jest, jest grubo ponad 30, nie tylko i wyłącznie z Polski, ale również z Litwy, z Białorusi. Zapraszam bardzo serdecznie. Panie Dariuszu, mamy jeszcze dosłownie kilkanaście sekund. Czy są już plany na piątą jubileuszową edycję? Y Pan, pan Brunisław Woźnialis jest szefem Rady Gospodarczej przy prezydencie przy prezydencie Suwok. ma taki pomysł, aby w przyszłym roku, w związku z tym, że w przyszłym roku jest trzystolecie Suwałk, żeby mm, tą branżą, żeby było bardziej przekrojowe forum, i dotyczyło. Czegoś, co w suwałkach jest, jest istotne bardzo, mianowicie firmy rodzinne, czyli małe średnie przedsiębiorstwa rodzinne. I będziemy chcieli, być może, jeżeli jeżeli tak zgodzimy się w większym gronie z panem prezydentem, to być może właśnie taki będzie temat przyszły. Trzymamy roku. zatem bardzo kciuki. Przypomnijmy, czwarte forum biznesowe Pogranicza Tourism Industry Hotels odbędzie się już jutro i w najbliższy piątek w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód w suwałkach, o czym rozmawialiśmy z panią Emilią Ułanowicz-Szarawińską, dyrektor hotelu Velvet w Suwałkach. Dziękuję. Dziękuję. A także z panem Dariuszem Bogdanem, prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Polska w w Suwałkach. Również dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.